my przechodzimy teraz do kolejnego pojedynku. Mamy cycki po jednej stronie. A pobrali też cycki, ale jednak w wykonaniu drugiej. Nie, nie, ja bym się furbało odnosiłem do tego, że grać po jednej stronie. Wiem, to ja to rozumiem. O, Johnny Cage. Johnny Cage. Nowy plac. Johnny Cage na Milinę. Nie znam. Ciężko mi powiedzieć o tym meczarnie coś ciekawego. Ze strony Johnny'ego Cage'a. Tyle, że jest to dosyć równy mecz. Ja nie rzucuję. No i zaczyna się. Dół 4 kontra. Szambo cios to jest coś, czego zaczuję. I dobra kara. A to kara. Jest to właśnie inny sposób, który Johnny Cage może użyć. On ma jeszcze kolanko i kontynuację. Ale aperka to właśnie też jest dobrym rozwiązaniem za 8%. 12. 35% to akcja Miliny. Tymczasem zoning Cage'a. Zoning Cage'a. I powinien się wstydzić. Nie oszczędza pasków D. Nie będę mu potrzebny. Tymczasem Johnny Cage ma cały pasek i ma przeżyć go tam. Ma w tej chwili X-Ray. Albo jego do Wizy. No to jest 30%. To ja mogę grać zamiast tego, co grał Valcomera. Dały się gracze ustawiają jakoś, żeby sprawić agresywnie, bo troszeczkę bardziej leci. Szlaka tak nie było, ale tutaj mamy to. Ale mamy cały to. Dobra, to grać ten money matcha w ogóle. Nie. Nie. Tam jednak zła kara z Cage'a i tutaj świetnie zgarnia R2R'a Milina i Zaunik. Cage ma ciężko na tego typu postaci. A Milina doskonały X-Ray, ściąga prawie wszystko i ciekawe, czy będzie kolała. Mam nowe myślenie. Nie, tak nie było dalej akcji. Oj, prawie, no tylko tylko przed koniecznością użycia breakera. Tylko Lu 4 to sprawiło. Żaden inny cios nie sprawiłby, że naprawdę teraz Milina całkowicie wykorzystała swoją przewagę Lu 4. No i będziemy mieli to jeszcze jedna walka nas czeka. Albo dwie, jeśli się nasz oponent postara. Nasz oponent? Tak, ale zobaczmy jeszcze tą jedną rzecz. Milina ma doskonałe kontroluje całą arenę w starciu z Cage'em. Ona decyduje, co się będzie działo. Cage musi podchodzić. No właśnie tak się kończy próba skakania i ogólnie próba zostania. Tyle, tak? Cage musi podejść, ale Milina właśnie czeka na takie rzeczy. Tutaj każe Shadow Kicka i jeśli coś tak zawsze może jeszcze wykonać teleport, który no, daje niesamowite możliwości. No i do 4 na koniec. Tak, to było więcej niż pewne, że pojawi się tam do 4. Mamy wbrętne D4 kompa. I teraz mamy match point dla D. Cage podchodzi. D jest troszeczkę spokojniejszy. I teraz tutaj... Tak, mieliśmy tutaj z kolei takie... Mamy kulkę? Tak, czyli zoning Cage'a zaczyna się. No i podchodzi do ściany, tak? Widzimy, że D ma dobry impuls. Jumping punch. Blok, swingi i rzut. Całe paski mają praktycznie obie postacie. Tak, zaraz będzie palenie pana. Jest Shadow. Możemy się dół jedzie, tak! Yes. Jeden jest dobrym narzędziem Cage'a, ale nie w tym wypadku. Tutaj jedyny cios armorowany Miliny. Tak to się kończy. Tutaj z kolei Cage ma pasek. Liczy na to pewnie, no, ale jednak D to przewidział. I tu raczej dużo się nie działo. Wynik był raczej szybki. I pewnie przechodzimy na następnej fazy. Jeden